Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami фестивалу Инди, то есть ваша ваша шанса сейчас и утро. When you think of a festival, what do you think of? Если вы говорите о фестивале, то что вам приходит до головы? Music, dance, perhaps some theater, some good food. So this evening we'll be presenting to you the music, the dance, the theater and the good food of India. Więc właśnie на нашем фестивале запрезентуємо вам музику, танец, доброе едзенье и театры Индии. India would be a very nice place to take your vacation, but it's quite far away, so the second best thing is we've brought the culture of India to all of you. Więc як вимо Індія то був такий добрий край, аби відвідати го właśnie на вакації. Несети є трошечки далеко, więc привезлишме вам Індію тутай до цього міста. The amazing thing about this cultural festival is it's completely free. Очевидно, таку спонтанну незвичайну річ цього фестивалю є то, що є зовсім за дармо. But there's three things you have to bring. Але мусите принести за собою три речі. Should I tell you what they are? Чи хочете відчути, чим сам те речі? Okay, you got to bring your dancing shoes. Więc пам'ятайте о своїх бутах до танця. You have to come with an empty stomach, because we've got a fantastic restaurant. І очевидно, мусите прийти о пустим жовтку, тому що маємо фантастичну ресторацію. Absolutely must come with your vacation smile. І мусите, напевно, мусите прийти зі своїм вакаційним спонтанним усміхом. Do you see your vacation smile? Чи можемо побачити ваші вакаційні усміхи? She's got a great smile there. Yeah. Okay, so you come with a smile like that young lady there. Ну, właśnie, прийдьте с таким вспомнянным усмехом, как та молода дама там. Hare Krishna, Krishna Krishna.
Krishna. Ladies and gentlemen, on this very beautiful, sunny summer day, we welcome all of you to the third day of the Festival of India. Więc panie i panowie, witamy wszystkich serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień, w trzeci dzień naszego Festiwalu Kultury Indii. We're very happy to see a lot of familiar faces. As I look out there, I see a lot of you who've been here the first day and the second day, and now you've come back the third day. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, szczególnie witając tych, którzy są już tutaj trzeci dzień. Tutaj byli może wczoraj, może byli przedwczoraj, więc szczególnie te osoby witamy serdecznie. And a welcome also to all of you who by chance or good fortune have just come across this festival and are here with us today. Więc ale szczególnie również witamy tych, którzy też przypadkowo, czy też mieli takie szczęście, że przybyli tutaj na ten festiwal dzisiaj. From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more, hare hare hare. If you do not take a bow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Hare hare hare. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radhe Shyam. Right thing with your hands, lay down on the pleasing sands, whatever else your faith demands. Hare hare hare. From Bombay to Rajasthan, Nitai go, Radha Shyam. Hare Krishna, Hare Ram. Hare hare hare. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radha Shyam. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna, bow down, Mister. We say Radha Shyam. In the desert, Kashmir, people kangan in their hair. At the westerners, they stare. Hare hare hare. Clean a tea lock on your brow. Open like a lotus flower. It's time to check your karma now. Hare hare hare. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radha Shyam. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radha Shyam. Many of you have been waiting patiently or anxiously for the last couple of days for this very special part of our Festival of India and Indian Wedding. Więc przypuszczam, że wielu z was czekało z wielką niecierpliwością na ten bardzo szczególne wydarzenie na naszym Festiwalu Kultury India, mianowicie na ten indyjski ślub. So let this auspicious event now begin. Więc niech teraz rozpocznie się to pomyślne wydarzenie.
The tradition in India is a little bit different than in the West. Więc ta tradycja w Indiach wygląda troszeczkę inaczej niż tu na zachodzie. First the husband comes. Więc najpierw przyjdzie tutaj do nas pan młody. He makes sure everything's okay. Tak upewni się, że wszystko jest przygotowane. And then his bride comes. I później przychodzi panna młoda. I'm sure at one point in everyone's life, you have probably asked one or more of the following questions. Więc ja myślę, że każdy z was tutaj w jakimś momencie swojego życia zadał sobie jedno z tych pytań, które za chwileczkę powiem. At least the older generation. Ja przypuszczam, że przynajmniej te dorosłe osoby. Who am I? Pytania typu, kim jestem? Where have I come from? Skąd pochodzę? What is the purpose of life? Jaki jest cel życia? What happens at death? Co dzieje się w momencie śmierci? Is there an alternative to this temporary miserable world? Czy jest jakieś inne rozwiązanie do tego tymczasowego materialnego świata? Does God exist? Czy istnieje Bóg? We can ask these type of questions. Więc my możemy zadawać sobie takie pytanie. And progress in human society is not measured necessarily by science and technology. A postęp ludzkiego społeczeństwa niekoniecznie trzeba mierzyć po tym, jak zaawansowana jest nauka czy technologia. But by our ability to answer those questions and understand those. Ale raczej po umiejętności, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania, czy jesteśmy w stanie je zrozumieć.
Jestem zachwycony pod wrażeniem festiwalu. Zawsze mnie pociągała kultura w ogóle indie i no naprawdę jestem bardzo zachwycony pod wrażeniem wielkim. No z serca, że mi się bardzo to podobało, ładne przedstawienia, no częściej, żeby to było, bardzo ładnie. A oczywiście kuchnia również. Skosztowaliśmy kilka potraw, smaczne, aczkolwiek pikantne. Dobre. Bardzo nam się podobało i cieszymy się, że jest coś dla dzieci. Tak? Rozrywka dla dzieci, tak, dla dzieci, bajeczki. I malowanie nam się podoba. W zasadzie byłyśmy wczoraj, ale uważamy, że jest super. Fajnie bardzo. Tak, a to wam się najbardziej podoba. Muzyka. Chyba ta muzyka. Wstępy są fajne. I stad masek bardzo. Jedzenie bardzo dobre. No. Właśnie, jedzenie. Ale ogólnie po rozmowie w tym namiocie rozmów, to uważam, że bardzo, wasza bardzo wiara jest cool po prostu. Bardzo tolerancyjność w stosunku do innych wyznań. I więcej jednak faktów, a mniej dogmatów. Tego festiwalu mnie się osobiście podoba, dlatego że po prostu chcecie rozmawiać. Przekazywać nam wiedzę, ale nie nakłaniać w taki sposób do zmiany naszej wiary, czy udowodnienia, że wasza jest lepsza. So wake up.
festival, Woodstock, happened before we came, and there were some problems with that festival. So the next year, Yura Gosha contacted us, and he asked us if we'd come to the Woodstock Festival, if we could engage the kids, because they had some engagement during the day, and he was hopeful there wouldn't be any violence. Which is one of the themes of this festival, stop violence and stop narcotics. So we came down here, we set a tent up. It wasn't a very big tent, and we chanted and distributed the 10,000 plates of the Toronto. And he saw how wonderful it was, so the next year he said, well, now you're part of the tradition. So every year he keeps contacting and says, so you're going to do it bigger? I said, okay, we'll do it bigger. And this year our tent is 100 meters long, 32 meters wide. We're giving out 80,000 plates of the Toronto. This year he really likes it. This is the biggest we've done so far, and he's really appreciated this year that we made it so big, and practically our village is filled 24 hours a day. This is all Krishna's mercy. Param Vidyate Shri Krishna Sankirtan. All glories to the Sri Krishna Sankirtan movement, which is Ananda Guri Bhadavanam. It's blissful when it's expanding. So we hope every year to get bigger and bigger and bigger. And who knows, 10 years how big our tent will be, how many devotees will be there. See so many people taking part and having the opportunity to hear Krishna's names and associate with the devotees. There's so many Krishna conscious activities. There's kirtan, there's plays, dances, all types of booths, nice prasadam for everyone. And I really like how all the girls are getting gopi dots. It looks really beautiful. Thank you.
Krishna's village of peace. Who knows what's happening? It's someone's birthday, right? Whose birthday is it? Maybe it's a high arrangement that this year Krishna's birthday and Woodstock fall on the same day. A może to z przypadku, a może z takiej wyższej aranżacji wykrzykiwano tak, że w tego roku te rodziny Krishna odbędą się na Woodstocku. Thank you.
Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Because we have one common father. Dlatego, że mamy jednego wspólnego ojca. That's God. To jest Bóg. We may call God by different names. Możemy nazywać Boga różnymi imionami. He has unlimited names. On ma nieograniczoną ilość imion. But we all come from the same source. Ale my wszyscy pochodzimy z tego samego źródła. Can we extend that vision to all of God's creatures, the birds, the animals, the fish, the insects? Ale my posuwamy się dalej i rozprzestrzeniamy tą wizję na wszystkie stworzenia, na całe stworzenie Boga, na ptaki, zwierzęta, nawet na insekty. This is the real meaning of non-violence. I to jest takie prawdziwe znaczenie życia bez przemocy. To treat every living entity equally. Aby traktować całe stworzenie na równi. We get for our dancing really touches our heart, and we really like to dance for people like you. But come on, I'm bound, a sinner, a fool. Now I come around to live by your rule. It's a slipping math independent. Your divine grace ain't gone no sense and a finger to beat. Tell the break more and more. Chaitanya's movement is very simple. You chant the holy names of the Lord, dance, and take nice Krishna prasadam. So when we do it in such a powerful way like this, we know that Krishna is very happy, very satisfied. So many people are smiling, so many people are dancing and chanting, and so many people are getting nice Krishna prasadam. I would say, from my own personal experience, it's one of the most powerful forms of preaching that's going on in our movement right now. Listen up, brothers.
back for shelter.